Co by było gdyby? Postacie nie podążały za hałasem. Zapraszam na nowy odcinek. Byłoby magicznie. Dwukropek nawias. Nie. I tak nie będzie mnie na odcinku, ale ludzie w horrorach nie byliby powodem do żartu. No patrz i jesteś. Ponad połowa bohaterów by przeżyła. Co by było gdyby? Bohaterowie nie podążali za hałasem. Pewnie by dożyli spokojnej starości. Maybe. Horror nie miałby sensu. To budzi napięcie, jak kamera zbliża się do tamtego miejsca. Morderca, potwór wyskakiwaliby od razu. Morderca, potwór byłby za główną postacią. Albo gdy ona by uciekała, on wyszedłby tak z dupy. To do pierwszego punktu, że horror nie miałby sensu, gdyby nie było takich rzeczy. Przecież on właśnie nie ma sensu, jak są takie rzeczy, bo to jest totalnie nielogiczne i bez sensu zachowanie, prawda? Ale z drugiej strony faktycznie byłoby trochę bardziej ubogo, jeżeli chodzi o jakieś napięcie i klimat. Bo faktycznie te sceny są klimatyczne nawet czasem, ale no właśnie to jest bez sensu i nielogiczne, więc i tak źle i tak niedobrze. Gdyby nie podążali za hałasem, to by nie wiedzieli, co ich zaraz zajebie. Bardzo trafna konkluzja. Panie Pepe Frog, tak. Mieliby mózg. Z całą pewnością. Morderca by się później zakradł do nich od tyłu, więc protagonista by umarł. Główny bohater zadzwoniłby na policję, a gdy policja by weszła do domu, to zastaliby już głównego bohatera martwego. No, to się zdarza. Nastąpiłaby wielka masakra, w której umarłaby cała policja, która przyjechała, i protagonista. Osoba by wyjechała gdzieś indziej, na przykład do rodziny, a morderca, zdezorientowany, szukałby ofiary po całym domu. Myślę, że raczej morderca tutaj by przechytrzył ofiarę, wiadomo. Prędzej by dopadł ofiarę, niż ona by uciekła, tak wiecie, jak to jest z logiką tutaj, kto jest inteligentniejszy w tego typu filmach, nie? W końcu może by ktoś przeżył. Może tak. Gdyby nie podążali za hałasem, a zwyczajnie by spierdolili i zadzwonili na po policję, to duża część horrorów nie miałaby sensu. Nie tyle, co nie miałaby sensu, tylko po prostu nie miałaby racji bytu, bo by się po 15 minutach skończył, tak? Także to nie jest do końca trafny wniosek. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to wszystko nabrałoby sensu. Zawsze jak bohater horroru siedzi sobie wieczorem w domu i drzwi od na przykład drugiego pokoju są lekko uchylone, to najlepiej jest oczywiście wepchnąć tam mordę, by coś go szybciej ujebało. Pamiętam, jak oglądałem Lights Off. To laska widziała, że coś skrobie jej w podłodze, to zamiast spierdalać przez okno, to pchała się do demona. Wniosek? Logika nie istnieje. Yes, fact logic. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to film stałby się mniej ciekawy, ponieważ byłoby za mało sceny akcji. No ja nie wiem, czy to jest scena akcji. W pewnym sensie tak, ale z drugiej strony można zrobić dużo lepszą, więc nie do końca. Tak jak mówię, no nie mówcie, że jumpscary, które byśmy odjęli i że właśnie takie nielogiczne zachowania, które też byśmy mogli odjąć, tworzyłyby albo kreowałyby film jako nudny, no błagam was. Panie Czokofryta, ponownie. To zamiast iść, mogliby poświęcić swoje nędzne życie, na przykład na robienie na drutach itp. I nie pozdrawiam za śmianie się z mojej buzi. Drogi kolego, nie obrażaj się, oczywiście to były żarty. Także nie mam nic do twojej buzi, tak po prostu żarcik był. Pozdrawiam. Gdyby nie podążali za hałasem, to kiedy usłyszeliby szmery na piętrze, to spierdalaliby przez okno na dole i nie biegli do lasu, tylko do miasta na komisariat. No, zazwyczaj jak wybiegają z domu, to faktycznie wokół jest las, więc ciężko, nie? Bohaterowie są zajebywani przez mordulca, obrabowani przez magicznego żula. Żyliby dalej, nic. Robiliby dalej bara-bara. Mordulec by popadł w depresję i alkoholizm. Aktor by miał mniej pieniążków. Panie Kacprze. Gdyby nie podążali za hałasem, to dzwoniliby na policję, że jest włamanie, że ktoś obcy jest w domu. Policja przyjeżdża, łapie włamywacza, nikt nie ginie, film kończy się po 20 minutach. Yo. Yo, 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 yo. To by mówili, halo, jest tam ktoś? Nie ruszając się z miejsca, aż do momentu ktoś im odpowie. Ale po chuj. To właśnie trzeba chyba spierdalać, a nie czekać, aż ktoś ci odpowie albo ktoś cię zabije, tak? To już lepiej tam iść chyba i dać się zabić szybciej. Zdaliby sobie sprawę, że ich ofiarą nie jest aż taki debil, debilka. I w związku z tym bardziej musieliby się wysilić, żeby bohaterowie wpadli w ich sidła. To jest tylko teza. No, całkiem dobra teza, także wiesz. Wtedy okazałoby się, że nie są debilami XD. To mniej by było zabójstw i ludzie nie umieraliby, jak dla mnie, w głupi sposób. Oczywiście reżyserzy musieliby dłużej myśleć, jak wprowadzić zabójcę lub co innego w film. Bo czasami głównie w takim wypadku zapoznajemy się z mordercą lub czymś innym? Mam nadzieję, że przeczytasz. Nie. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to napięcie by zniknęło, bo jednak takie sceny budują w większości dobry klimat. Poza tym horror straciłby sens, bo do końca filmu bohater nie wiedziałby, z kim lub czym ma do czynienia, co skutkuje brakiem akcji. Tak jak mówiłem już wcześniej, można zupełnie inną akcję wykreować w filmie, a nie taką debilną i nielogiczną, prawda? Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to by było mniej jumpscare'ów. To prawda. Po części też tak by było.
Ponad połowa bohaterów by przeżyła, przecież to już było. Nie weszedliby w pułapkę mordercy. Nie weszedliby, zapamiętajcie. Morderca nie dopadłby ich tak szybko. Morderca stwierdziłby, że jego ofiary są ogarnięte i by je zostawił, na pewno. Bohaterowie na przykład w sytuacji, gdy ich dom jest otwarty, zadzwoniliby na policję. Sorry, że nie ma dalej, ale zapomniałem rozwinąć komentarza. To by podążali za ciszą. XD, bardzo kreatywna nazwa użytkownika, XD, DDDD. Jeśli główny bohater byłby w swoim domu i już słyszał ten dźwięk, zignorowałby to i wrócił do swoich zajęć. Na pewno nie. Poszedłby spać i wtedy to, co wydawało te dźwięki, na przykład morderca, wyszedłby z piwnicy lub strychu i zabił głównego bohatera. Super. Dźwięk poszedłby sprawdzić zwierzak głównego bohatera i zostałby zabity. Wtedy bohater zaniepokojony zniknięciem pupila poszedłby go szukać i wtedy morderca by go dopadł. Może być. Gdyby bohaterowie nie chodzili za hałasem, to by nie zostali zabici i by wyjechali w Bieszczady. Puuu! By spierdolili, nie byliby idiotami. Ludzie oglądający horrory by nie dali mordy. Po chuj tam idziesz, debilko, piczo! Jak kto woli. Mordercy musieliby opracować nowe metody zabijania. Horrory by nie istniały, bo by nie miały sensu. Bez sensu, oczywiście ten punkt jest piąty. A czwarty to nie mordercy by musieli, tylko scenarzyści, tak? Dzwoniliby na policję, robiliby dalej kanapki albo to, co robili. Nie. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to by kurwa nie ginęli. Tęczowa poławiaczka krewetek z planety opanowanej przez murzyńskie misie polarne, która jest otaku. Gdyby nie podążali za hałasem, to poszliby dalej oglądać TV, a morderca by się po cichu zakradł i zabiłby bohatera. Jeżeli by się pisze razem, to sorka, bla bla bla. Nie zaczęliby pierdolonej gry mordercy polegającej na uciekaniu po piwnicy lub zabawy wchowanego w domu bez wyjścia. Oznaczałoby to, że są głusi, lol. Przeżyliby. Nie znaleźliby swoich zjebanych kolegów zamkniętych w łazience, którzy godzinę wcześniej postanowili przywołać demona w opuszczonym domu, w którym ktoś został zamordowany, bo co by mogło się przecież stać? Nie poszliby za hałasem, hehehe. Uciekliby z tego domu, fabryki czy gdzie oni się znajdują i nie byłoby horroru. No rzeczywiście. Nie zobaczyliby szafy, która magicznie spadła na pierwszym piętrze lub innego opętanego mebla. Dziękuję, pozdrawiam. Mordercy, duchy, demony i tym podobne robiliby hałas w jednym miejscu, a chowaliby się w innych. Bohaterowie słysząc hałas szliby w drugą stronę i wtedy byliby mordowani. I tak by byli. Gdyby bohaterowie horrorów nie podążali za hałasem, to morderca zrobiłby bibę u nich w piwnicy, na strychu, w innym miejscu u nich na chacie, bo i tak wszyscy mieliby wyjebane na każdy dźwięk. To jest biba zawsze na miejscu. Morderca by się nie skradał, tylko z buta wjeżdżał i załatwiał sprawę jak najszybciej, zanim ktokolwiek by zareagował, albo byłby tak cicho, żeby nikt nie był w stanie go wykryć. Jest też opcja mistycznej istoty, która bezszelestnie wkrada się w czyjś umysł i zmusza go do popełnienia samobójstwa bądź wcześniejszego morderstwa wszystkich swoich bliskich. Albo po prostu umieraliby dłużej i filmy trwałyby godzinami. XD. W magiczny sposób morderca wabiłby ofiary zapachem albo telepatią. To w horrorach bohaterowie byliby uznawani za mądrzejszych i osoba oglądająca film nie narzekałaby na to, że nie jest to nielogiczne. Osoba znajdująca się w tej sytuacji wyszłaby całą, a morderca schodząc ze strychu po schodach by z nich spadł i by zginął. Morderca by ich magicznie oszukał i czekał w innym miejscu. Byłaby mniejsza szansa na natknięcie się na przykład na jakieś pułapki ze strony zabójcy. Ofiara nie bałaby się, tylko próbowałaby zajmować się swoimi sprawami, nie zwracając uwagi na otaczający hałas. Zdecydowana większość lub wszystkie horrory są tak zbudowane, że główni bohaterowie są ciekawscy i muszą zobaczyć, co się dzieje w danym miejscu, gdy usłyszy hałas. Gdyby obalić tę wersję, to powstałoby coś oryginalnego, ciekawego. Wtedy też morderca miałby trudniej zlokalizować i zwabić swoją ofiarę i zdałby sobie sprawę, że dana osoba nie jest tak głupia, jak mu się wydaje. To by zabójcy działali we dwójkę. Jeden robi hałas w domu ofiary, a ona uciekałaby i drugi zabójca ją zabija. We dwójkę i hałas przez cecha poleciałeś naprawdę teraz. To wpierdalaliby się w pułapki, na przykład sidła na niedźwiedzie XD, pan lisek.pl, dwukropek, znaczy kropka. Gdyby nie szli za hałasem, to uciekaliby, przewracaliby się, a morderca byłby za nimi. I tak, tak jest. Poszliby po kogoś, aby to sprawdzić. Wezwaliby policję, która mogłaby wejść na przykład do opuszczonego domu i zostać zamordowana, dwukropek D. Racjonalne zachowanie u protagonistów w filmach z gatunku horror byłoby niemożliwe, ponieważ spierdoliliby przy pierwszej lepszej okazji, a antagonista nie miałby okazji do zabicia ich. W sumie, gdyby bohaterowie nie podążali za dźwiękiem, to 3/4 horrorów straciłoby sens. Właśnie nie straciłoby sens, tylko swoje istnienie po prostu. Gdyby bohaterowie horrorów nie podążali za hałasem, to mogłoby być więcej głupich protagonistów. Walczyliby na przykład z magicznymi wampirami, nie mowami. To na pewno zabłysnęliby swoją inteligencją. Czasem zdaje mi się, że ofiary są bardziej chore umysłowo niż ich oprawca. Bohaterowi filmu odcina ktoś prąd, dziwnie dźwięki pochodzą z piwnicy, ale on tam pójdzie, bo na pewno przeciąg. Bo to na pewno przeciąg. W większości horrorów jest tak, że coś hałasuje, a później wszyscy giną. Filmy nabrałyby zaskakujący schemat. Morderca nie hałasowałby wabiąc ofiarę, lecz podążałby za nią, dokonując cichego morderstwa. Gdyby bohater nie podążał za hałasem, to kurwa nie wpierdalałby się w każde najciemniejsze miejsce, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jebane szczury nie grają w karty. Ta jest Serek z awatarem Chruma. Podążaliby za głosem serca, a tak serio to spierdalaliby z miejsca zdarzenia.
Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, horror byłby bardziej realistyczny. Dwukropek, albo w sumie średnik, trzy średnik. Tak, Arisu, byłby. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to by podążali za hałasem, dopóki morderca by im uszu nie odjebał, a wtedy by już nic nie słyszeli. A jakby nie odjebał uszu wszystkim, to te parę osób, które by nie miało odjebanych uszu, by mówiło tym, co mają odjebane uszy, że podążali za hałasem, a tamci by ich nie słuchali. Potem ci, co nie mają odjebanych uszu, by się wkurwiali, że tamci ich nie słyszą i by myśleli, że ich ignorują i to oni są mordercami i im odjebali uszy. To nie wkurwialiby swoją głupią decyzją połowy oglądających dany film, dwukropek, dekropka, tak. Wtedy twórcy horrorów znaleźliby kolejne sposoby, jak to zrobić z ofiary największego debila, który sam podaje się na tacy, mordercy sile nadprzyrodzonej. Gdyby bohaterowie filmów nie podążali za hałasem, to twórcy musieliby wysilić się na stworzenie fabuły opartej na o wiele cięższym klimacie, bardziej wciągającej historii, ponieważ większość jumpscare'ów nie miałaby sensu. I tak nie ma. Co uczyniłoby horrory bardziej realistyczne pod względem zachowania aktorów oraz może byłyby bardziej popularne. I tak są dosyć popularne, oczywiście zależy jakie i gdzie. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, to hałas by przyszedł do nich i ich by zajebał XD. Śmieszne. Gdyby bohaterowie nie podążali za hałasem, cały horror by nie był horrorem, ponieważ uciekliby z dawno z tego miejsca, a sam potwór opierdalałby się w domu na ich kanapie. Średnik DDDDD. To by znaczyło, że posiadają chociaż cień inteligencji. W tym odcinku było sporo komentarzy, natomiast to już wszystkie. A pod tym filmikiem piszcie, co by było gdyby ofiary nie przewracały się podczas ucieczki. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku.